Wir wollen einen kurzen Abschnitt lesen aus dem Propheten Hesekiel. Przeczytamy krótki urywek z proroka Ezechiela. Das war aus Kapitel 34. 34 rozdział. Ezechiel 34, Vers 11. 34 rozdział, 11 wiersz. Vers 11 und Vers 16. I wiersz 16. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. I 16. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Das Bild des Hirten und seiner Herde, das durchzieht die ganze Bibel. Ten motyw pasterza i jego trzody przetacza się przez całą Biblię. Schon im ersten Buch Mose wird uns der Herr Jesus prophetisch als der Hirte vorgestellt. Już w pierwszej księdze Mojżeszowej proroczo Pan Jezus jest nam przedstawiony jako pasterz. Dieses Bild des Hirten und der Herde ist ein Bild, das man überall auf dieser Erde versteht. Ten obraz pasterza i trzody jest to taki obraz, który jest rozumiany na całym świecie. Und der große Hauptgedanke, der in diesem Bild vor uns kommt, ist die Fürsorge des Herrn Jesus für sein Volk. I ten obraz, który możemy tutaj widzieć, to jest ta troska Pana Jezusa za Jego lud. Wenn wir hier in Hesekiel 34 von dem Hirten lesen, dann hatte das zuerst eine Bedeutung für die Juden, an die Hesekiel gesandt war. Gdy tutaj w Ezechiela czytamy o tym pasterzu, to w pierwszej kolejności jest to wskazówka dla Żydów, do których Ezechiel pisał. Es ist immer gut, wenn wir einen Bibeltext lesen, wenn wir uns zuerst einmal die Frage stellen, was bedeutete er damals im historischen Kontext. I zanim zaczniemy czytać jakiś urywek Biblii, to dobrze jest najpierw sobie sprawdzić, co to, w jakim czasie to było pisane i jaki był kontekst historyczny wtedy, gdy to było zapisywane. Hesekiel weissagte in der Zeit, als die Juden im Exil in Babel waren. Ezechiel prorokował w czasach, gdy Żydzi byli uprowadzeni do Babilonu. Das war eine Zeit, in denen es ihnen nicht sehr gut ging. Był to czas, w którym niezbyt dobrze im się wiodło. Dazu kam, dass sie Führer hatten, die sie schlecht führten. Do tego doszło to, że ci ich przywódcy źle ich nimi kierowali. In Vers 2 in der Mitte heißt es: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. W drugim wierszu w środku czytamy: Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Und dann wird beschrieben, wie diese falschen Hirten das Volk Gottes damals unterdrückten. I jest dalej opisane, jak oni uciskali lud Boży. Und im Gegensatz dazu zeigt der Herr Jesus in den Versen 11 bis 16, wie er sich damals um die Herde Judas kümmerte. I w przeciwieństwie do tego Pan Jezus pokazuje, jak on w tych wierszach od 11 do 16, jak on troszczył się o trzodę izraelską. Für die treuen Juden musste das eine große Ermunterung sein. Dla wiernych Żydów musiało to być wielkim pokrzepieniem. Dann hatte dieser Text natürlich zweitens eine prophetische Bedeutung. Oczywiście, po drugie, ten tekst ma też prorocze znaczenie. Und das ist eigentlich die Hauptbedeutung dieses Textes. I to jest w zasadzie to główne znaczenie tego tekstu. Er zeigt uns die Juden in der Zeit, bevor der Herr Jesus zurückkommt, um sein Reich aufzurichten. On pokazuje nam Żydów, zanim Pan Jezus przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo. Auch dann wird es wieder falsche Hirten geben. Również i wtedy będą znowu niestety źli pasterze. Der falsche Hirte ist der Antichrist. Tym złym pasterzem jest Antychryst. Und er wird das Volk der Juden, den Überrest der Juden, den gläubigen Überrest unterdrücken. I on będzie tą resztkę wierzącą z Żydów bardzo uciskał.
Und auch für diesen Überrest wird es wieder eine große Ermunterung sein, diese Verse 11 bis 16 zu lesen. I również dla tej resztki będzie to wielkim pokrzepieniem, gdy będą czytali te słowa, te wiersze 11 do 16. Aber dann spricht dieser Text natürlich direkt auch in unsere Zeit. Ale trzeci punkt, ten tekst mówi tak samo bezpośrednio jest aktualny w naszych czasach. Und der Herr Jesus möchte uns mit diesen wenigen Versen, die wir gelesen haben, heute Nachmittag ermutigen. I Pan chce dodać nam otuchy tymi kilkoma wierszami, które mogliśmy przeczytać. Es ist eine großartige Sache, den Herrn Jesus als den Hirten zu kennen. To jest wielka rzecz, wielka sprawa, by Pana Jezusa znać jako pasterza. Wir kennen ihn als den, der sich um uns kümmert. Znamy go jako tego, który o nas się troszczy. Und er kümmert sich persönlich und er kümmert sich gemeinschaftlich um uns. On troszczy się osobiście o każdego z nas, ale i również o nas wszystkich. Seht, wir haben in unseren Versen von der Herde gelesen und von den Schafen gelesen. W naszym tekście, co przeczytaliśmy, czytaliśmy o trzodzie i o owcach. Ist das ein Unterschied, ob wir von Schafen lesen oder von einer Herde lesen? Czy jest to różnica, jeśli czyta się o owcach i o trzodzie? Auf den ersten Blick würden wir sagen, das ist kein Unterschied. Na pierwszy rzut oka powiedzielibyśmy, no to jedno z drugim się wiąże. Denn mehrere Schafe bilden eine Herde. Bo więcej owiec tworzy trzodę. Und doch liegt gerade darin ein kleiner Unterschied. Ale jednak w tym jest ta mała, znacząca różnica. Wenn der Herr Jesus von seinen Schafen spricht, dann meint er dich und mich ganz persönlich. Gdy Pan Jezus mówi o swoich owcach, to ma na myśli ciebie i mnie osobiście. Wir kennen ihn persönlich und können mit David sagen, der Herr ist mein Hirte. Każdy z nas zna go osobiście i możemy powtórzyć słowa Dawida: Pan jest pasterzem moim. Aber wenn wir von der Herde lesen, dann denken wir an eine Gruppe von Gläubigen. Ale gdy mowa jest o trzodzie, to mamy na myśli grupę wierzących. Zum Beispiel wird im Neuen Testament die örtliche Versammlung mit einer Herde verglichen. Na przykład w Nowym Testamencie miejscowe zgromadzenie porównywalne jest do trzody. In Apostelgeschichte 20 fordert Paulus die Ältesten in Ephesus auf, sich um die Herde Gottes in Ephesus zu kümmern. W Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale apostoł Paweł jakby wzywa starszych z Efezu, aby mieli troskę o trzodę. Und so dürfen wir wissen, der Jesus kümmert sich nicht nur um uns ganz persönlich, sondern er kümmert sich auch um eine örtliche Versammlung. I tak też możemy być tego pewni i wiedzieć, że Pan Jezus troszczy się nie tylko o nas osobiście, każdego z nas, ale i również o zgromadzenie, całe zgromadzenie. Wir sind Gegenstände seiner Fürsorge. Jesteśmy przedmiotem Jego troski. Und dann sagt der Jesus hier, meine Schafe und meine Herde. I Pan tutaj mówi, moja trzoda i moje owce. Wir gehören ihm. Należymy do Niego. Er ist der Eigentümer der Herde. On jest właścicielem tej trzody. Wir entscheiden nicht über uns selbst, sondern wir haben jemanden, dem wir gehören. Nie rozsądzamy sami o sobie, ale mamy kogoś, do kogo należymy. Er hat uns erkauft durch sein Blut. On odkupił nas swoją krwią. Wir gehören ihm. Należymy do niego. Und er nennt uns seine Schafe und seine Herde. I nazywa nas swoimi owcami i swoją trzodą. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann zeigt uns das Neue Testament den Herrn Jesus in einer dreifachen Weise als den Hirten. Gdy spojrzymy w Nowy Testament, to tam Nowy Testament pokazuje nam Pana Jezusa w trojaki sposób jako pasterza. Als erstes, und das kennen wir alle gut, sagt der Herr Jesus selbst, ich bin der gute Hirte. Jako pierwsze, i to każdy dobrze zna, Pan Jezus sam mówi, ja jestem dobry pasterz. Es gibt nur einen, der sagen kann, ich bin der gute Hirte. Jest tylko jeden właśnie, który może tak powiedzieć, ja jestem ten dobry pasterz. Als der gute Hirte hat er sein Leben gegeben. Jako dobry pasterz on dał swoje życie. Da denken wir an die Vergangenheit. Tutaj mamy na myśli przeszłość. Als er für uns nach Golgatha ging, da ist er der gute Hirte gewesen. Gdy on poszedł za nas na Golgotę, to on stał się tym dobrym pasterzem. Und alle, die den guten Hirten angenommen haben, die kennt er mit Namen. I każdy, kto przyjął tego dobrego pasterza, tego on zna po imieniu. Die sind sicher bei ihm. Oni są pewni w nim. Die gehen nie verloren. Nigdy nie będą zgubieni.
Und der Jesus kümmert sich um uns. I Pan Jezus troszczy się o nas. Das führt uns zu dem zweiten Titel, den wir in Verbindung mit dem Hirten finden. To prowadzi nas do drugiego tytułu, który możemy powiązać z pasterzem. Im Hebräerbrief wird der Jesus der große Hirte genannt. W liście do Hebrajczyków Pan Jezus jest nazywany wielkim pasterzem. Und das ist er jetzt in der Gegenwart für uns. I on tym, on nim jest, on takim jest dla nas teraz. Der große Hirte ist derjenige, der sich jetzt in der gegenwärtigen Zeit um uns kümmert. Ten wielki pasterz jest tym, który teraz, obecnie, w teraźniejszym czasie się o nas troszczy. Und dann spricht Petrus als drittes von dem Herrn Jesus als von dem Erzhirten. I po trzecie Piotr pisze o Panu Jezusie jako o tym arcypasterzu. Und das steht mit der Zukunft in Verbindung. To jest powiązane z przyszłością. Der Erzhirte verteilt die Krone, die Belohnung. Ten arcypasterz daje nagrodę. Das ist das, was noch vor uns liegt. To jest to, co jest jeszcze przed nami. So ist eigentlich das ganze Leben des Gläubigen davon eingerahmt, dass der Herr Jesus unser Hirte ist. I w zasadzie całe życie wierzącego jest otoczone tym, że Pan Jezus jest tym pasterzem. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Übrigens, im Alten Testament wird das vorgebildet. Poza tym w Starym Testamencie jest to już przedstawione. Wir kennen alle Psalm 23. Każdy zna Psalm 23. Das ist der bekannteste Abschnitt der Bibel überhaupt. To jest najbardziej znany urywek Biblii. Vor Psalm 23 kommt Psalm 22. Przed Psalmem 23 jest Psalm 22. Und danach Psalm 24. A po nim 24. Und alle drei Psalmen haben das Thema der Jesus als der Hirte. I wszystkie trzy psalmy jako temat mają Pana Jezusa jako pasterza. Wenn wir Psalm 22 lesen, finden wir den guten Hirten, der sein Leben gegeben hat. Gdy czytamy Psalm 22, to widzimy Pana jako tego dobrego pasterza, który dał swoje życie. Der Hirte, der für uns am Kreuz gewesen ist. Ten pasterz, który był za nas na krzyżu. Psalm 23 zeigt uns den guten Hirten. 23. Psalm pokazuje nam tego dobrego pasterza. Da sehen wir seine ganze Fürsorge für die Schafe. Tu widzimy jego troskę o owce. Und im Psalm 24 finden wir den Erzhirten. A w 24. widzimy tego arcypasterza. Da ist die Rede von dem Lohn, mit dem der Jesus einmal wiederkommen wird. Tam jest mowa o zapłacie, z którą Pan Jezus kiedyś przyjdzie. Wenn wir jetzt ein paar Gedanken, jetzt möchte ich ein paar Gedanken zu dem Abschnitt sagen, den wir gelesen haben. I teraz kilka myśli do tego urywka, który przeczytaliśmy. Der Vers 11 beginnt mit den Worten, so spricht der Herr, der Herr Jahwe. Tak mówi Pan, tak mówi Wszechmocny Pan. Das ist eine Formulierung, die wir im Alten Testament sehr oft finden. To jest sformułowanie, które występuje w Starym Testamencie bardzo często. So spricht der Herr. Tak mówi Pan. Wenn Gott spricht, offenbart er etwas. Gdy Bóg mówi, to objawia coś. Und wenn Gott spricht, sollten wir sehr gut zuhören. A jak Bóg mówi, to powinniśmy dobrze słuchać. Gott hat es eigentlich nicht nötig zu sprechen. W zasadzie to Bóg nie musi mówić. Aber er tut es. Ale czyni to. Er hat uns etwas zu sagen. On ma nam coś do powiedzenia. Und jedes Mal, wenn diese Formulierung vorkommt, so spricht der Herr, sollten wir besonders aufpassen. I za każdym razem, gdy pada to sformułowanie, tak mówi Pan, powinniśmy uważać. Gott hat eine Botschaft für uns. Bo Bóg ma poselstwo dla nas. Auch heute Nachmittag hat er eine Botschaft für uns. Również i dziś po południu ma coś nam do powiedzenia. Und hier ist es der Herr Jehova, der Herr Jahwe, der spricht. I tutaj jest ten wszechmocny Pan, który mówi. Dieser Titel Herr oder Jahwe kommt im Alten Testament sehr oft vor. Ten tytuł Pan, czy też Jahwe pochodzi, czy występuje w Starym Testamencie bardzo często. Und es ist gut, wenn wir einen kleinen Augenblick darüber nachdenken, was er bedeutet. I będzie to dobre, gdy się chwilę zastanowimy, co to oznacza. Wenn wir das erste Buch Mose lesen, dann offenbart Gott sich dort als Gott der Allmächtige. Gdy przeczytamy pierwszą Mojżeszową, to tam Bóg objawia się jako ten Wszechmogący. Dort ist er der Schöpfer des Universums. Tam on jest Stwórcą Wszechświata. Er ist derjenige, der souverän Abraham beruft. On jest tym, który suwerennie powołuje Abrahama. Er ist derjenige, der die Patriarchen führt. I on jest tym, który prowadzi patriarchów. Gott der Allmächtige. Bóg Wszechmocny. Gott derjenige, dem nichts zu groß ist und dem nichts zu klein ist. Bóg jako ten, dla którego nic nie jest za wielkie i nic za małe.
so kennen wir Gott immer noch. Takiego Boga znamy go ciągle. Als Gott den Allmächtigen. Jako tego Boga Wszechmogącego. Dem Gott, dem wir alles zutrauen können. Temu Bogu, któremu wszystko możemy zawierzyć. Der Gott, der sich um die großen, aber auch um die kleinen Dinge unseres Lebens kümmert. Ten Bóg, który troszczy się o te duże sprawy w naszym życiu, jak i o małe. Wenn wir dann das zweite Buch Mose öffnen, lernen wir Gott als Jahwe kennen. Gdy otworzymy drugą Mojżeszową, to poznamy Boga jako tego Jahwe. Ihr kennt die Geschichte, wie Mose an dem brennenden Dornbusch steht. Znacie historię, gdy Mojżesz stał przy tym gorejącym krzaku. Und Gott ihm dann den Auftrag gibt, zum Pharao zu gehen mit der Botschaft: Lass mein Volk ziehen. I Bóg daje mu to zadanie, czy to poselstwo: Idź, wyprowadź lud mój. Und dann stellt Mose die Frage: Was soll ich denn sagen? Wer hat mich geschickt? I Mojżesz stawia to pytanie: Co mam im powiedzieć? Kto mnie posłał? Und dann offenbart Gott sich ihm mit diesem Namen. I wtedy Bóg objawia mu się tym imieniem. Und der Name lautet: Ich bin, der ich bin. I to imię brzmi: Jestem, który jestem. Sei komischer Name, oder? Śmiesznie brzmiące, prawda? Aber das ist genau die Bedeutung des Namens Jehova oder Jahwe. Ale dokładnie to jest znaczenie tego imienia Jehowa czy też Jahwe. Ich bin, der ich bin. Jestem, który jestem. Das ist der, der hier spricht. To jest właśnie ten, który tu mówi. Aber damit habe ich immer noch nicht erklärt, was das bedeutet. Ale jeszcze nie wyjaśniłem ciągle, co to oznacza. Was bedeutet das? Ich bin, der ich bin. Co to oznacza? Jestem, który jestem. Die Erklärung ist ganz einfach. Bardzo proste. Ich verändere mich nicht. Nie zmieniam się. Ich bin immer der, der ich bin. Jestem ciągle taki, jaki jestem. Bei mir gibt es keine Veränderung. U mnie nie ma żadnych zmian. Seht, das ist die große Offenbarung Gottes im zweiten Buch Mose. To jest to wielkie objawienie Boże w drugiej księdze Mojżeszowej. Natürlich finden wir den Namen Jahwe schon im ersten Buch Mose. Oczywiście to imię Jahwe znajdziemy już w pierwszej księdze, aber er wird uns dort nicht erklärt. Ale tam jest nam to nie jest nam to wyjaśnione. Erst im zweiten Buch Mose wird das erklärt. Dopiero w drugiej księdze Mojżeszowej mamy wyjaśnienie. Liebe Geschwister, es ist für uns eine große Ermutigung, den zu kennen, der sich nicht verändert. Bracia i siostry, to jest wielkie pokrzepienie dla nas znać tego, który jest niezmienny. Im letzten Buch des Alten Testamentes sagt Gott: Ich, Jahwe, ich der Herr, verändere mich nicht. W ostatniej księdze Starego Testamentu Bóg mówi: Ja, Pan, ja, Jahwe, nie zmieniam się. Und im Neuen Testament lesen wir von dem Herrn Jesus. I w Nowym Testamencie czytamy o Panu Jezusie. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus Christus ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Seht, das ist genau dieser Gedanke. Ich verändere mich nicht. Widzicie, to jest dokładnie ta sama myśl. Ja się nie zmieniam. Jetzt sagt vielleicht jemand: Ja, aber wir Christen kennen Gott doch ganz anders. I ktoś może teraz powie: Tak, ale my chrześcijanie znamy Boga całkiem jako innego. Und das stimmt natürlich. I to też jest prawda. Wir kennen Gott als den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. My znamy Boga jako Boga Ojca naszego Pana Jezusa Chrystusa. Und dieser Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus ist unser Gott und unser Vater. I ten Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa jest też naszym Bogiem i naszym Ojcem. Das war im Alten Testament unbekannt. To było nieznane w Starym Testamencie. Aber dass wir Gott jetzt als Vater kennen, heißt doch nicht, dass wir ihn nicht auch als den Allmächtigen kennen. Ale to, że znamy Boga dzisiaj jako Boga Ojca, to nie oznacza wcale, że nie znamy go jako tego wszechmocnego Boga. Dass wir Gott als Vater kennen, bedeutet doch nicht, dass wir ihn nicht auch als den Unwandelbaren, den Unveränderbaren kennen. To nie znaczy też, że nie znamy go jako tego niezmiennego, jako tego takiego samego. Mich spricht es immer wieder an, dass Gott der Unveränderliche ist. Do mnie to bardzo przemawia, że Bóg jest ten, tym, który się nie zmienia. Das muss für die Juden hier damals eine große Ermutigung gewesen sein. To dla Żydów musiało być wielkim pokrzepieniem wtedy. Und für die Juden, die Überreste der Juden in der kommenden Drangsalszeit wird es wieder eine Ermutigung sein. I dla Żydów w czasie ucisku też będzie to wielkim pokrzepieniem. Und für uns ist das auch eine große Ermutigung. I dla nas też jest. Seht, wir leben doch in einer Zeit, wo viele Dinge sich verändern. Żyjemy w czasach, gdzie mnóstwo rzeczy się zmienia. In unseren modernen westlichen Gesellschaften verändert sich vieles. W naszych nowoczesnych zachodnich społeczeństwach wiele się zmienia. Politische Meinungen verändern sich. Polityczne zdania zmieniają się.
Moralische Werte verändern sich. Moralne wartości też się zmieniają. Technik verändert sich. Cała technika się zmienia. Menschen verändern sich. Ludzie się zmieniają. Wir sind Menschen und wir verändern uns. My też jesteśmy ludźmi i też się zmieniamy. Niemand von uns kann sagen, ich bin der ich bin. Nikt z nas nie może powiedzieć jestem, który jestem. Wenn wir verändern uns von Tag zu Tag. Bo my zmieniamy się z dnia na dzień. Natürlich, wir merken das nicht von einem Tag zum anderen, aber wir verändern uns. Oczywiście nie zauważamy tego, żebyśmy się co dzień zmieniali, ale takie są fakty. Aber da ist einer, der sich nicht verändert. Ale jest jeden, który się nie zmienia. Und da ist einer, der uns nie enttäuscht. I jest jeden, który nas nigdy nie rozczaruje. Seht ihr, Menschen können uns enttäuschen. Wiecie, ludzie mogą nas rozczarować. Natürlich vertrauen wir einander. Oczywiście mamy wzajemne zaufanie. In einer guten Ehe vertrauen wir unserem Ehepartner voll und ganz. W dobrym małżeństwie w 100% ufamy współmałżonkowi. Aber wie oft habe ich meine Ehefrau trotzdem enttäuscht? Ale jakże często byłem rozczarowaniem dla mojej żony mimo tego. Kinder vertrauen ihren Eltern. Dzieci ufają swoim rodzicom. Und doch kommt der Moment, wo Eltern ihre Kinder enttäuschen. A jednak zawsze będzie taki moment, gdzie rodzice rozczarują swoje dzieci. Das ist Teil der Welt, in der wir leben. To jest właśnie część tego świata, w którym żyjemy. Dinge verändern sich, Menschen verändern sich. Rzeczy się zmieniają i ludzie się zmieniają. Nehmen wir mal das Thema Corona. Weźmy ten temat koronawirusa. Hat das nicht unser Leben ein bisschen verändert? Czy nie zmieniło to choć trochę naszego życia? Und vielleicht wird uns manchmal etwas Angst und Bange angesichts der Veränderungen. A może czasem mamy ten strach i niepewność w obliczu tych zmian. Aber dann haben wir einen, der sagt, ich verändere mich nicht. Ale mamy wtedy jednego, który mówi, ja się nie zmieniam. Ich bin immer so, wie ich bin. Ja jestem ciągle takim, jakim jestem. Mir könnt ihr 100% vertrauen. Mnie możecie ufać w 100%. Ich enttäusche euch nicht. Ja was nie rozczaruję. Ich stehe immer zu meinem Wort. Ciągle obstaję przy swoim słowie. Das ist der, der hier spricht. To jest ten, który tu mówi. Den dürfen wir auch kennen. Tego też możemy znać. Und jetzt hat er in Vers 11 eine dreifache Botschaft. I teraz w 11 wierszu ma trojakie poselstwo. Das erste, siehe, ich bin da. Oto ja sam, ja jestem. Zweitens, ich will nach meinen Schafen fragen. Zatroszczę się o moje owce. Drittens, ich will mich meiner Schafe annehmen. I będę ich doglądał albo wstawię się za nimi. Das sind drei wesentliche Punkte. To są trzy znaczące punkty. Das erste, ich bin da, ist Gegenwart. Jestem, to znaczy teraźniejszość. Das zweite, ich will nach meinen Schafen fragen, ist Interesse. Po drugie, zatroszczę się, czy będę pytał o moje owce, to jest zainteresowanie. Und das dritte, ich will mich meiner Schafe annehmen, ist konkrete Hilfestellung. I będę ich doglądał, albo wstawię się za nimi, to jest konkretna pomoc, konkretna oferta. Und seht, das sind drei Dinge, die wir alle brauchen. I to są trzy rzeczy, których potrzebujemy, każdy z nas. Es gibt Situationen, da brauchen wir die Gegenwart einer Person, die bei uns ist. Są sytuacje, w których potrzebujemy obecności osoby, która będzie przy nas. Diese Person muss vielleicht gar nichts tun oder sagen, sie muss nur da sein. Ta osoba być może nie będzie musiała nic robić, ani mówić, po prostu, żeby była. Zweitens brauchen wir immer wieder jemanden, der sich für uns interessiert. Poza tym, po drugie, potrzebujemy kogoś, kto się nami zainteresuje. Der wissen möchte, wie es uns geht. Który chce się dowiedzieć, jak się nam wiedzie. Dem wir sagen können, was wir so gerade empfinden. Któremu możemy powiedzieć, co czujemy. Und dann gibt es drittens Situationen, wo wir die Hilfe brauchen. I są też sytuacje, w których potrzebujemy pomocy. Wo wir vor einer Aufgabe stehen, die wir selber nicht schaffen. Gdzie jesteśmy przed zadaniem, którego sami nie damy rady zrobić. Und da brauchen wir eine konkrete Hilfestellung. I w tym momencie potrzebujemy konkretnej pomocy. Und genau das ist es, was unser Herr tut. I dokładnie to jest to, co czyni nasz Pan. Siehe, ich bin da. Oto ja jestem. Stellt euch das vor, es gibt keine Situation unseres Lebens, keine Sekunde unseres Lebens, wo der Herr Jesus nicht da ist. Wyobraźcie sobie to, że nie ma takiej sytuacji w naszym życiu. Nie ma sekundy w naszym życiu, w której by Pan Jezus przy nas nie był. Wisst ihr, das kann kein Mensch leisten.
tego żaden człowiek nie jest w stanie zaoferować. Eine Mutter mag ihr Kind sehr, sehr lieb haben. Matka może bardzo, bardzo kochać swoje dziecko. Eine Mutter mag alles für ihr Kind tun. Matka może wszystko czynić, uczynić dla swojego dziecka. Aber es ist unmöglich, dass eine Mutter immer bei ihrem Kind ist. Ale jest to niemożliwe, aby matka ciągle była przy swoim dziecku. Das ist einfach nicht möglich. Po prostu tak się nie da. Aber unser Herr ist immer da. Ale nasz Pan zawsze jest. Ob wir wach sind oder schlafen. Czy śpimy, czy się budzimy? Ob wir arbeiten oder ob wir ruhen. Czy pracujemy, czy odpoczywamy? Ob wir glücklich sind oder traurig sind. Czy się smucimy, czy jesteśmy szczęśliwi? Ob wir gesund sind oder traurig sind. Czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy? Gesund oder krank. Ob wir auf der Reise sind oder zu Hause sind. Czy jesteśmy w domu, czy w podróży? Er ist einfach immer da. Po prostu on zawsze jest. Ist das nicht ein großartiger Gedanke? Czy to nie jest wspaniała myśl? Wir kennen die Zusage, die der Herr Jesus seinen Jüngern gibt. Znamy tą zapowiedź Pana, którą mówi do swoich uczniów. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Oto ja jestem z wami wszystkie dni aż do skończenia świata. Aber ist uns wirklich klar, was das bedeutet? Ale czy jesteśmy świadomi tego, co to znaczy? Wird uns das jetzt noch mal groß? Czy jest to wielkie w naszych oczach? Unser Hirte ist immer da. Nasz pasterz jest zawsze, zawsze. Wir klagen vielleicht über Einsamkeit. Może narzekamy na samotność. Und menschlich gesprochen gibt es Gläubige, die sind einsam, sehr einsam. I po ludzku rzecz biorąc są wierzący, którzy są samotni, a może nawet bardzo samotni. Aber dann dürfen wir daran denken, einer ist doch da. Ale to możemy sobie pomyśleć o tym, jest jeden, który zawsze jest przy mnie. Ja, unsichtbar für unser Auge des Kopfes. Tak, on jest niewidzialny dla mojego oka. Aber sichtbar für das Auge des Glaubens. Ale jest widzialny dla oka wiary. Der Jesus ist da. Pan Jezus jest. Seine Gegenwart, darauf können wir immer zählen. Możemy zawsze liczyć na Jego obecność. Das zweite, ich will nach meinen Schafen fragen. Zatroszczę się o moje owce, albo będę pytał o moje owce. Der Jesus hat ein echtes Interesse an uns. Pan Jezus ma prawdziwe zainteresowanie nami. Er möchte wissen, wie es uns geht. Chce wiedzieć, co u nas. Er fragt nach uns. Pyta o nas. Kennen wir das nicht in unserem Leben, dass wir vielleicht manchmal sagen, kein Mensch interessiert sich für mich? Czy nie znamy takich momentów w naszym życiu, gdy może powiemy, nikt się mną nie interesuje? Kein Mensch fragt mal nach mir? Nikt nie pyta o mnie. Und wenn, dann ist es vielleicht nur so eine Höflichkeitsfrage? A nawet jeśli to jest takie na odczepnego się pytanie z uprzejmości. Wir begrüßen vielleicht jemanden und fragen, wie geht's dir? Może jak się witamy, to pytamy, co u ciebie? Aber eigentlich wollen wir das gar nicht wissen. Ale tak w zasadzie to jest nam, w ogóle nas to nie interesuje. Ist so eine Höflichkeitsform. To jest taka czysta uprzejmość. Aber der Jesus hat wirkliches Interesse an uns. Ale Pan Jezus, Jego to naprawdę interesuje. Er fragt dich und mich, wie geht's? On pyta ciebie i mnie, co u ciebie? Warum fragt er das eigentlich? W zasadzie to po co on pyta? Weiß er das nicht? Czy on tego nie wie? Oh doch, er weiß es. Nie, on wie dokładnie. Aber er möchte, dass wir unser Herz aufmachen. Ale on chce, abyśmy otworzyli swoje serce. Deswegen einfach mal sagen, wie es uns geht. Abyśmy mu po prostu powiedzieli, jak się nam wiedzie. Dass wir einfach mal sagen, Herr, ich bin enttäuscht. Abyśmy mu po prostu powiedzieli, Panie, jestem bardzo rozczarowany. Herr, ich habe keinen Mut mehr. Nie mam siły. Herr, ich habe mich über jemanden geärgert. Zdenerwowałem się na kogoś. Das muss mal raus. I to musi wyjść z nas. Und da haben wir jemanden, der fragt uns, und dann dürfen wir sagen. I mamy kogoś, kto nas pyta i jemu możemy to powiedzieć. Der Herr interessiert sich für uns. Pan interesuje się nami. Er interessiert sich für die Themen unseres Alltags. On interesuje się tematami naszego życia codziennego. Liebe Schwester, der Herr interessiert sich für euch, wenn euch vielleicht das Essen angebrannt ist. Drogie siostry, Pan interesuje się wami, gdy na przykład przypiekło wam się jedzenie. Der Herr interessiert sich für ein Problem, was wir im Beruf haben. Pan interesuje się problemem, jaki pojawi się w naszej pracy. Der Herr interessiert sich für ein familiäres Problem, das wir haben. Pan interesuje się problemem rodzinnym, jaki się zdarzy. Und auch Themen, die uns in der Versammlung bewegen. Der Herr interessiert sich dafür. I tematami, które dzieją się w zgromadzeniu. Pan się tym interesuje. Haben wir nicht einen großartigen Hirten? Czy nie mamy wielkiego pasterza? Und dann sagt er als drittes, ich will mich ihrer annehmen. I będę ich doglądał albo stawię się za nimi.
Da kommen dann die Situationen, wo wir auch Hilfe brauchen. Są takie sytuacje, gdzie potrzebujemy pomocy. Wisst ihr, es gibt Situationen, da muss nur jemand da sein. Są takie sytuacje właśnie, gdzie ktoś musi po prostu być. Ich nehme mal das Beispiel, jemand ist in tiefer Trauer. Przykład, ktoś jest w wielkim smutku. Der braucht eigentlich nur jemanden, der bei ihm ist. I on potrzebuje właśnie kogoś, żeby ktoś po prostu przy nim był. Der muss nichts sagen und der muss auch nichts tun, der muss nur da sein. Nie musi nic mówić, nie musi nic czynić, po prostu żeby był. Aber dann gibt es Situationen, da möchten wir sprechen. Ale są sytuacje, gdzie chcemy mówić. Da möchten wir einfach mal unserem Herzen Luft machen. Gdzie po prostu chcemy upuścić to powietrze z naszego serca. Und dann fragt der Herr nach uns. I wtedy Pan pyta nas. Und dann gibt's die Situation, wo wir echte Hilfe brauchen. I są sytuacje, gdzie potrzebujemy prawdziwej pomocy. Und dann sagt der Herr hier, ich will mich Ihrer annehmen, ich will, will Ihnen helfen. I Pan wtedy mówi, będę was doglądał, będę wam pomagał. Mit unserem Herrn oder mit der Hilfe unseres Herrn können wir Dinge tun, die wir sonst nie schaffen. Z pomocą naszego Pana możemy działać czy zrobić takie rzeczy, których nie dalibyśmy sami rady. In einem der Psalmen sagt David, mit meinem Gott werde ich über eine Mauer springen. W jednym z psalmów Dawid mówi, z Panem przeskoczę mur. Kennen wir solche Mauern in unserem Leben? Czy znamy takie mury w naszym życiu? So Situationen, wo wir nicht drüber kommen? Sytuacje, w których nie jesteśmy w stanie, których nie jesteśmy w stanie popchnąć dalej. Wenn wir alleine laufen, laufen wir gegen die Mauer. Jak sami biegniemy, to zawsze uderzamy w ten mur. Aber mit unserem Herrn können wir über eine Mauer springen. Ale z naszym Panem możemy go przeskoczyć. Nimm mal das bekannte Beispiel von David. Ten znany przykład z o Dawidzie. David gegen Goliath. Dawid przeciwko Goliatowi. Da stand so eine 3 Meter hohe Mauer vor David. Tam był, można obrazowo powiedzieć, 3-metrowy mur przed Dawidem. Und die Mauer hatte auch noch einen dicken Panzer an. I ten mur miał jeszcze wielki pancerz na sobie. Keine Chance für David. W zasadzie po ludzku żadnej szansy dla Dawida. Der Goliath hat sich halb tot gelacht, als er den David gesehen hat. Gdy Goliath ujrzał Dawida, to możemy powiedzieć, że prawie ze śmiechu by zmarł. Aber dann sagt David, ich komme im Namen des Herrn. Ale Dawid mówi do niego, przychodzę w imieniu Pana. Und der Herr hat ihm geholfen. I Pan mu pomógł. Und David hat die Mauer überwunden. I zwyciężył ten mur. Mit meinem Herrn werde ich eine Mauer überspringen. Z moim Panem przeskoczę mur. Der Jesus hilft uns. Pan Jezus pomaga nam. Es ist großartig, in diesem einen 11. Vers den Herrn Jesus in seiner ganzen Größe anzuschauen. To jest coś wielkiego, by w takim krótkim wierszu móc zobaczyć Pana w całej Jego wielkości. Aber ihr Lieben, das Ganze hat jetzt auch eine praktische Konsequenz. Ale to wszystko ma też praktyczną konsekwencję. Oder besser gesagt, eine praktische Anwendung für uns. Albo, lepiej mówiąc, praktyczne zastosowanie dla nas. Es ist gut und nützlich, unseren Hirten anzuschauen. To jest dobre i pożyteczne patrzeć na pasterza. Aber sind wir nicht auch Hirten? Ale czy i my nie jesteśmy pasterzami? Haben wir nicht alle eine Hirtenaufgabe? Czy każdy z nas nie ma zadania pasterskiego? Jetzt können wir besonders an Brüder denken, die in der örtlichen Versammlung Verantwortung tragen. Teraz pomyślmy o braciach, którzy w miejscowych zgromadzeniach mają jakąś szczególną odpowiedzialność. Die werden im Neuen Testament als Hirten bezeichnet. Oni są w Nowym Testamencie opisywani jako pasterze. Aber in einem weiteren Sinn haben wir alle eine Hirtenaufgabe. Ale w tym dalszym sensie wszyscy mamy takie pasterskie zadanie. Wir sollen uns umeinander kümmern. Bo mamy troszczyć się jeden o drugiego. Das ist Hirtendienst im Volk Gottes. To jest ta służba pasterska w ludzie Bożym. Und wenn der Herr uns Kinder oder Enkelkinder gegeben hat, dann sind wir auch Hirten. A jeśli Pan dał nam dzieci czy wnuki, to jesteśmy tym bardziej pasterzami. Wir sind Hirten der Herzen unserer Kinder. Jesteśmy pasterzami serc naszych dzieci. Und jetzt wollen wir von unserem Herrn lernen. I teraz uczmy się od naszego Pana. Siehe, ich bin da. Oto ja jestem. Sind wir füreinander da? Czy jesteśmy do dyspozycji jedni dla drugich? Nein, wir können das nicht leisten, was der Herr tut, ständig und immer da zu sein. Nie, nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć, co nasz Pan czyni. Aber haben wir die grundsätzliche Bereitschaft, da zu sein, wenn jemand uns braucht? Ale czy jesteśmy gotowi, by być do pomocy dla kogoś, jeśli ktoś nas potrzebuje? Sind wir als Eltern für unsere Kinder da? Czy jako rodzice jesteśmy do dyspozycji naszych dzieci? Sind wir als Geschwister einer örtlichen Versammlung füreinander da? Czy jako wierzący miejscowego zgromadzenia jesteśmy do dyspozycji dla innych? Wir wollen das von unserem Herrn lernen. Uczmy się od naszego Pana.
Haben wir Interesse füreinander? Czy interesujemy się jedni drugimi? Fragen wir, wie es uns geht? Pytamy się, jak nam się wiedzie? Und das nicht nur als eine Formel der Höflichkeit? Nie jako tak, żeby na odczepnego zadać to pytanie. Frag mal einen Bruder oder eine Schwester, sag mal, wie geht es denn deiner Seele? Zapytaj brata czy też siostry, jak się wiedzie duszy twojej. Das ist eine echte Frage. To jest prawdziwe pytanie. Es kann sein, dass du überraschende Antworten bekommst. I może tak się zdarzyć, że dostaniesz zadziwiające odpowiedzi. Und es kann sein, dass du dann Zeit brauchst. I może być tak, że będziesz potrzebował czasu. Aber es ist doch wichtig, dass wir Interesse aneinander haben. Ale to jest ważne, byśmy interesowali się sobą wzajemnie. Wissen wir in einer örtlichen Versammlung, was uns bewegt, welche Herausforderungen wir haben? Czy wiemy w miejscowym zgromadzeniu, co nami, co nas porusza, albo jakie, jakie są potrzeby wzajemne? Oder wissen wir als Eltern, was unsere Kinder bewegt? Albo jako rodzice wiemy, co potrzebują nasze dzieci? Welche Fragen sie sich vielleicht gerade stellen? Jakie pytania je zajmują? Der Herr sagt hier, ich will nach meinen Schafen fragen. Pan mówi, będę doglądał moich owiec. Wisst ihr, echtes Interesse zeigt sich darin, dass wir Fragen stellen. To prawdziwe zainteresowanie objawia się w tym, że zadajemy pytania. Ich habe festgestellt, die beste Möglichkeit, das Herz eines Kindes zu erreichen, ist Fragen stellen. Ja zauważyłem, że najlepszym sposobem, by osiągnąć serce dziecka, to jest stawiać mu pytania. Keine kritischen Fragen. Nie krytyczne pytania. Keine belehrenden Fragen. Nie pouczające pytania. Sondern echte Fragen des Interesses. Ale po prostu takie prawdziwe pytanie, z którego będzie biło zainteresowanie. Und es wird auch unser geschwisterliches Miteinander positiv beeinflussen, wenn wir echte Fragen stellen. I również będzie to dobrze wpływało na naszą społeczność wśród wierzących, jeśli będziemy takie szczere pytania stawiali. Und dann das dritte, ich will mich ihrer annehmen. I to trzecie, będę ich doglądał. Das ist konkrete Hilfe. To jest ta konkretna pomoc. Und auch da dürfen wir füreinander da sein. I również w tym możemy być jedni dla drugich. Kinder brauchen die Hilfe ihrer Eltern. Dzieci potrzebują pomocy rodziców. Und wenn die Eltern alt geworden sind, brauchen sie vielleicht die Hilfe ihrer Kinder. A gdy rodzice się zestarzeją, to może rodzice potrzebują pomocy dzieci. Und dann wollen wir uns gegenseitig diese Hilfestellung geben. I oferujmy sobie tą pomoc wzajemnie. Aber auch als Geschwister einer örtlichen Versammlung können wir uns gegenseitig helfen. Ale i również jako wierzący miejscowego zgromadzenia też możemy sobie wzajemnie pomagać. Das betrifft einerseits die materiellen Bedürfnisse oder die natürlichen Bedürfnisse. Czy to tych naturalnych, materialnych potrzeb, aber das betrifft besonders die geistlichen Verhältnisse. Ale szczególnie tych duchowych potrzeb. Der Apostel Paulus hat den Geschwistern geholfen. Apostoł Paweł pomagał wierzącym. Er hat ihnen materiell geholfen. Zarówno materialnie. Er hat zum Beispiel eine Sammlung organisiert für die Bedürftigen in Jerusalem und Judea. Na przykład zorganizował zbiórkę dla potrzebujących w Jeruzalemie i Judei. Das war dem Apostel Paulus wichtig. To było dla niego ważne. Wir lesen das öfter in den Briefen, wie er sich Mühe gegeben hat, das Geld zusammenzubekommen. Wielokrotnie czytamy w listach, w jaki sposób on sobie zadawał trudu, by zebrać pieniądze na przykład. Aber natürlich hat der Apostel Paulus sich ganz besonders um die geistlichen Bedürfnisse gekümmert. Ale w szczególny sposób on troszczył się o te duchowe potrzeby. Es ist schön, wenn wir in geschwisterlichem miteinander helfen. To jest piękne, jeżeli w tej społeczności wśród wierzących sobie wzajemnie pomagamy. Und ich glaube, wir können sagen, je schwieriger die Zeiten, umso wichtiger ist die Hilfe. I możemy powiedzieć, im trudniejsze czasy, tym ważniejsza jest pomoc. Und ich glaube, man kann auch sagen, je schwieriger die Zeiten, umso eher helfen sich Geschwister. I można też powiedzieć, im trudniejsze czasy, tym szybciej pomagamy sobie. Es ist schön, wenn die ungläubigen Menschen sehen, dass wir einander helfen. To jest piękne, gdy niewierzący mogą widzieć, że wzajemnie sobie pomagamy. Ich habe das wiederholt gehört, dass Ungläubige das registrieren. Ja to zauważyłem, czy też słyszałem, że właśnie niewierzący to rejestrują, czy zauważają to. Und feststellen, die Gläubigen helfen sich untereinander. I stwierdzają po prostu, że wierzący sobie pomagają. Das ist auch ein schönes Zeugnis. To jest też piękne świadectwo. Jetzt möchte ich noch gerne etwas zu Vers 16 sagen. I jeszcze coś do 16 wiersza.
Es lohnt sich die Verse 11 bis 15 zu Hause in Ruhe zu lesen. To jest warte, by te wiersze w środku, których nie czytaliśmy w domu, przeczytać. Da sehen wir, was der Hirte alles für die Herde tut. Tam widzimy, co ten pasterz czyni dla tej trzody. Aber mir ging es jetzt nochmal besonders um Vers 16. Ale ja miałem na myśli szczególnie wiersz 16. Und in Vers 16 werden vier Missstände in der Herde beschrieben. I w 16 wierszu są cztery złe rzeczy pośród trzody opisane. Jetzt müssen wir mal eben vergleichen, ob das sprachlich passt. Das Verlorene ist das erste, will ich suchen. Pierwsze to jest, będę szukał zaginionych. Das Versprengte zurückführen. Rozproszone sprowadzę z powrotem. Das Verwundete verbinden. Zranione opatrzę. Und das Kranke stärken. I chore wzmocnią. Was das? Ja. Wenn wir das mal vergleichen mit Vers 4, vielleicht kannst du das mal vorlesen. Jak porównamy to z czwartym wierszem, przeczytamy go. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadziliście z powrotem zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Da sind es fünf Missstände, die beschrieben werden. Tam jest pięć takich błędnych stanów. Und da macht der Hirte den falschen Hirten den Vorwurf, ihr habt euch nicht gekümmert. I tam Pan robi zarzuty tym złym pasterzom, nie troszczyliście się. Da sagt ihr den falschen Hirten, euch war das egal, ob es der Herde schlecht geht. I Pan im mówi, wam było obojętne, czy tej, jak się tej trzodzie powodzi. Ihr seid Egoisten, ihr habt euch nur für euer eigenes Interesse gekümmert. Jesteście egoistami, troszczyliście się tylko o własne rzeczy. Und das ist sehr traurig. I to jest bardzo smutne. Im Gegensatz dazu Vers 16. I w przeciwieństwie do tego jest wiersz 16. Der Hirte kümmert sich um Missstände. Ten pasterz troszczy się o te złe rzeczy, które się wydarzyły. Er sagt zuerst, das Verlorene will ich suchen. Będę szukał zaginionych. Es gibt Schafe der Herde, die sind verloren. Są takie owce w trzodzie, które się zagubiły. Das meint hier, die haben sich verirrt, sind einen falschen Weg gegangen. Które zbłądziły i poszły złą drogą. Das bedeutet nicht, dass ein Schaf des Herrn Jesus ewig verloren gehen kann. Absolutnie nie znaczy to, że owca, która należy do Pana Jezusa, może być na wieki zgubiona. Das ist unmöglich. To jest niemożliwe. Aber als Schafe des Herrn Jesus können wir uns verirren. Ale jako owce możemy zbłądzić. Wir können einen falschen Weg gehen. Możemy iść złą drogą. Und was macht der Hirte dann? I co wtedy pasterz czyni? Lässt er uns laufen? Pozwala, byśmy sobie dalej szli? Nein, er sucht uns. Nie, szuka nas. Wir denken an das Gleichnis, das der Jesus im Neuen Testament erzählt hat. Przypomnijmy sobie to podobieństwo, które opowiada Pan Jezus w Nowym Testamencie. Der Hirte mit seinen 100 Schafen. Ten pasterz mający swoje 100 owiec. Und eins läuft weg. I jedna się gubi. A ja, sagt der Hirte, okay, ich habe ja noch 99, das eine ist eben weg. I ten pasterz mówi, a, mam jeszcze 99, ta jedna, no trudno. Nein, das tut er nicht. Nie, tak się nie dzieje. Er geht dem einen Schaf nach, bis er es findet. Idzie za tą jedną do momentu, aż ją znajdzie. Hat der Jesus sich verändert? Czy Pan Jezus się zmienił? Nein, er ist derselbe. Nie, jest ten sam. Er sucht auch heute noch die verlorenen Schafe. On i dzisiaj szuka tych zgubionych owiec. Die verlorenen Söhne und Töchter. Tych zgubionych synów i córek. Ja, manchmal dauert es sehr lange. Tak, czasami trwa to długo. Und manches Schaf will sich auch nicht finden lassen. I co, są takie owce, które nie chcą dać się znaleźć. Aber wir können sicher sein, der Jesus sucht. Ale możemy być tego pewni, Pan Jezus szuka. Er geht den verlorenen nach. On idzie za tą zagubioną. Ich kenne verlorene Schafe, die haben 50 und 60 Jahre gebraucht, bis sie zurückgekommen sind. Znam takie zgubione owce, które potrzebowały 50 i nawet 60 lat, zanim dały się znaleźć. Und noch einmal, ein Schaf kann sich verweigern. I jeszcze raz, ta owca może się wzbraniać. Aber der Jesus gibt das Suchen nicht auf. Ale mimo tego Pan Jezus nie zaprzestaje szukania. Er sucht, bis er findet. On szuka, aż znajdzie. Das ist unser Hirte. To jest nasz pasterz. Dann spricht er zweitens hier von Versprengten, die er zurückführen will. Potem mówi o rozproszonych, które sprowadzi z powrotem. Solche Versprengte, das sind welche, die sich von der Herde entfernt haben. To są takie, które odbiegły od trzody.
die sind jetzt nicht unbedingt in die Irre gegangen, aber sie haben die Gemeinschaft zur Herde verlassen. Niekoniecznie poszły na złe drogi, ale po prostu straciły społeczność z trzodą. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Neuen Testament. Przykład z Nowego Testamentu. Die beiden Jünger, die nach Emmaus gegangen sind. Tych dwóch uczniów, którzy szli do Emmaus. Das waren so versprengte. To można by powiedzieć, to są takie rozproszone właśnie. Das war kein böser Weg, den die gingen. To nie była zła droga, którą szli. Aber sie waren von der Herde weggegangen. Ale oni odeszli od trzody. A was macht der Jesus? I co Pan Jezus uczynił? Er macht genau das, was hier steht. Dokładnie to, co tutaj napisane jest. Das Versprengte führt er zurück. Sprowadzam ich z powrotem. Der Jesus ist diesen beiden Jüngern nachgegangen. Pan Jezus przyłączył się do nich. Und er hat sie zurückgeführt. I sprowadził z powrotem. Wie hat er das gemacht? Jak? Hat er ihnen Vorwürfe gemacht? Wyrzuty im czynił? Hat er mit ihnen geschimpft? Narzekał na nich? Ganz im Gegenteil. Nie, przeciwnie. Er hat ihre Herzen brennend gemacht. On rozpalił ich serca. Er hat seine eigene Person vorgestellt. Przedstawił im swoją osobę. Seine Leiden und seine Herrlichkeit. Jego cierpienia i chwałę. Und dann sind die von selber zurückgegangen. I oni sami z siebie wrócili. Da sehen wir, wie man jemanden zurückführen kann. I widzimy, w jaki sposób można kogoś sprowadzić. Mach ihm die Person des Herrn Jesus groß. Przedstaw mu osobę Pana Jezusa przed jego serce jako wielką. Und das tut der Jesus bis heute. I tak Pan czyni do dziś. Das Verwundete will ich verbinden. Zranione opatrzę. Wunden, das sind Dinge, die man nach außen hin sieht. Rany to jest coś, co widać na zewnątrz. Und manche Wunden werden auch von anderen geschlagen. I co niektóre rany są zrobione przez innych. Also, wenn du mich jetzt aufs Auge schlägst, habe ich ein blaues Auge, dann bin ich verwundet. Jeśli ktoś mnie uderzy w oko, to pojawi się siniec, będzie widać, że dostałem. Aber das macht er natürlich nicht. Co to zrozumieć? Ale wiem, że Szymon tego nie zrobi. Wie viele Wunden unter Gläubigen gibt es, die von anderen Gläubigen geschlagen worden sind? Ile ran jest takich, które wierzący zadali wierzącym? Wisst ihr, was die gefährlichste Waffe ist? Wiecie, jaka jest najbardziej niebezpieczna broń? To jest eine Waffe, die wir immer mit uns tragen. To jest ta broń, którą zawsze mamy przy sobie. Da war mal ein Schriftsteller, der flog mit dem Flugzeug. Był jeden pisarz, który leciał samolotem. Und dann kam er in die Sicherheitskontrolle. I przyszła kontrola bezpieczeństwa. Dann stellte der Zollbeamte die Frage, haben Sie Waffen bei sich? I celnik zapytał go, czy ma pan broń przy sobie? Ja, sagte ich, habe eine Waffe bei mir. I on powiedział, tak, mam przy sobie broń. Sie haben eine Waffe. I ten celnik tak się, jak to ma pan broń? Ja, ich habe meine Zunge immer dabei. I mówi, mój język jest zawsze we mnie. Das ist meine schärfste Waffe. To jest moja najostrzejsza broń. Damit ist viel gesagt. I to wiele mówi o tym. Jakobus schreibt über die Zunge. Tak poza tym Jakub właśnie pisze o języku. Ein kleines Feuer, das einen großen Wald anzündet. Mały ogień, który rozpala wielki las. Wenn wir einander verwunden, dann können wir das am allerbesten mit der Zunge tun. Jeśli się wzajemnie ranimy, to najlepiej nam to wychodzi, raniąc się językiem. Deshalb sollten wir unsere Zunge kontrollieren. Dlatego powinniśmy kontrolować swój język. Der Jesus spricht von Menschen, deren Zähne Speere sind. Pan Jezus mówi o ludziach, dla których zęby są taką przeszkodą. Zaporą. Wir sollten aufpassen, was wir mit unserer Zunge sagen. Powinniśmy baczyć i uważać na to, co mówimy swoim językiem. Nun, solche Verwundeten möchte der Jesus verbinden. Takie właśnie zranione Pan chce opatrywać. Er kümmert sich darum, dass diese Wunden heilen. On troszczy się o to, aby te rany się zabliźniły. Dass diese Wunden nicht anfangen zu altern und schlimmer zu werden. Aby te rany nie zaczęły ropieć i być coraz gorsze. Und dann heißt es zuletzt, das Kranke will ich stärken. A chore wzmocnię. Krankheiten sind hier Schwachheiten. Te chore to są tutaj słabości. Das sind oft innere Dinge, die man nicht sieht. To są często te wewnętrzne rzeczy, których nie widać. Wie oft sind wir schwach? Jakże często jesteśmy słabi. Wir fühlen, dass wir etwas nicht können.
czujemy, że czegoś nie jesteśmy w stanie. Dann kommt unser Herr und gibt uns Kraft. Wtedy przychodzi nasz Pan i daje nam siłę. Das Kranke will ich stärken. Chore wzmocnię. Jetzt wollen wir zum Schluss noch einmal an uns denken. I na koniec pomyślmy o sobie. Wenn wir als Hirten gesehen werden. Jeśli możemy rozpatrywać jako pasterzy, wie gehen wir miteinander um? Jak obchodzimy się ze sobą wzajemnie? Die verlorenen, sind sie uns egal oder gehen wir ihnen nach? Czy ci, którzy zaginęli, czy idziemy za nimi, czy są nam oni obojętni? Die versprengten, suchen wir sie noch? Czy tych rozproszonych szukamy? Sind wir solche, die Wunden versuchen zu verbinden? Czy jesteśmy takimi, którzy próbują opatrzyć ranę? Die zum Frieden sprechen? Którzy pokojowo mówią? Und kümmern wir uns um solche, die schwach sind in der Erde? I troszczymy się o takich, którzy są słabi w trzodzie? Versuchen wir sie zu stärken? Czy próbujemy ich wzmocnić? Nein, wir können das nicht so wie der gute Hirte das kann. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego tak dobrze uczynić jak nasz dobry pasterz. Aber wir können doch ein bisschen ihm darin nachfolgen. Ale choć trochę możemy go w tym naśladować. Lasst uns diese beiden großen Gedanken mitnehmen. Weźmy ze sobą te dwie wielkie myśli. Der Jesus ist unser großes Vorbild, der sich um uns kümmert. Pan Jezus jest tym naszym wielkim przykładem, który się troszczy o nas. Und davon wollen wir lernen, indem wir uns auch umeinander kümmern. I uczmy się z tego w tym, czy przez to, że wzajemnie się o siebie troszczymy.